podał informację, że nie żyje Jan Kulczyk, jeden z największych polskich przedsiębiorców, zmarł w wieku 65 lat. To jest informacja potwierdzona przez Kulczyk Holding. Cóż powiedzieć? No może państwa po prostu krótka jakaś refleksja związana z osobistymi kontaktami czy wspomnieniami. No na pewno to była postać nietuzinkowa, właśnie to był lider przemian. I to był człowiek, który zbudował duże imperium. Mało Polaków zbudowało takie imperium. Inwestował dosyć szeroko, zarówno w Polsce, jak go wyganiano z Polski politycznie, no to częściowo zainteresował się Afryką. Dzięki temu otworzył też parę rynków zbytu. Z których korzystają także inne instytucje. Tak, myślę, że ja obserwowałem, bo jakby i zawodowo, i powiedziałbym z zainteresowaniem patrzyłem na jego działalność i to nie tylko taką działalność gospodarczą, ale również działalność charytatywną, tak. Społeczną, wspieranie wielu inicjatyw. Wydaje mi się, że naprawdę tutaj ponosimy dużą stratę jako gospodarka, myślę, i jako społeczeństwo. No ja dołączam do tych słów. Tak. Ja dołączam do tych słów, bo rzeczywiście osoba nietuzinkowa, osoba, która się nie bała ryzyka, osoba, która wniosła wiele dla tego, aby te przemiany, które w Polsce w ostatnim 25-leciu miały miejsce, rzeczywiście zaistniały. A powiedziałbym tak, historia polskiej transformacji to jest taka rzeczywiście postać pomnikowa, w sensie symbolu pewnych zmian. I jeszcze jedna rzecz. No my naprawdę w Polsce potrzebujemy przedsiębiorców z wielką wizją. I nie chodzi o konkretne rozstrzyganie, czy akurat gaz jest dobry, czy niedobry, tylko ludzi, którzy się nie boją, których nie boją się wychodzić w świat. I Jan Kulczyk był pewnie symbolem, jednym z największych w Polsce symboli, takiego, że w Polsce jest możliwy polski przedsiębiorca, który się nie boi, który umie myśleć kategoriami globalnymi. Także no, wielka strata.